Z Ewangelii według świętego Marka. Wielu słuchających go dziwiło się i mówiło, skądże to ma? Czyż nie jest on cieślą? I powątpiewali w niego. Znali go dobrze. Wiedzieli, że jest jednym z nich, człowiekiem, którego rozpoznali, ułożyli w konkretny schemat, mieli go skatalogowanego w odpowiedniej szufladce. I oto dziwią się, bo przestał postępować tak, jak należy, tak, jak się spodziewali. Przestał żyć według schematu, który mieli dla niego gotowy. I mówią, nie powinien tak postępować, jest cieślą, powinien zająć się swoim fachem i wieść spokojne, ciche życie, tak, żeby nikomu nie przeszkadzać i poza żadną ramkę nie wystawać. Dlatego się dziwią, skądże to ma. I będą się tak dziwić jeszcze przez wieki i będą patrzeć na Jezusa i mówić, przecież to syn Maryi, zwykłej dziewczyny, przecież to zwykły cieśla, nauczyciel, wepchnijmy go w schemat naszych oczekiwań. Na szczęście to się nigdy nie udaje. I on, który powiedział, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju, on, który wiedział, że będą mieli na jego życie gotową układankę, gotowy scenariusz, on właśnie postanowił przełamać tą ramę, którą przygotowali, wyjść poza nią, wyrosnąć, wywyższyć się, stać się wielkim także w tym, że zbawił nawet tych, którzy niczego się po nim nie spodziewali. Do zobaczenia jutro.